Na podcast Medycznie Estetycznie zaprasza dr Mariusz Borkowski. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Medycznie Estetycznie. A dziś moim gościem jest pan dr Michał Barwiuk, lekarz, ginekolog, położnik i ginekolog estetyczny. Witam serdecznie. Czy zabiegi z obszaru ginekologii estetycznej są w Polsce popularne? Coraz bardziej. Można powiedzieć, że na przestrzeni 10-15 lat te zabiegi stały się dosyć powszechnie wykonywane. Coraz zwiększa świadomość wśród pacjentek, ale wśród też wśród lekarzy, którzy kierują do nas pacjentki. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się pacjentki? Dwa najczęstsze problemy, z którymi zgłaszały się pacjentki, to kwestia estetyki okolic intymnych, najczęściej warg sromowych mniejszych, czyli zmniejszenie przerośniętych warg bądź wyrównanie asymetrii. I drugim najczęstszym wykonywanym zabiegiem jest plastyka pochwy, głównie poporodowa, także dotyczy to zarówno przeciąga pochwy, samej pochwy, jak i krocza. Jakie są wskazania do pierwszego zabiegu? Najczęściej jest to przerost symetryczny bądź asymetryczny ale tak ogólnie, zarówno jeżeli chodzi o pochwę czy srom, należałoby podzielić te wskazania na estetyczne i funkcjonalne. Czyli jeżeli pacjentka, mówiąc o wargach sromowych, stwierdza, że nie podoba jej się wygląd, czyli kształt bądź wielkość, bądź to na przykład, że brzeg wargi sromowej jest ciemniejszy niż reszta okolicy intymnej, no to już mamy wskazanie do wykonania zabiegu, bądź też jeżeli nie ma Problemu z wyglądem, ale ma problem z funkcjonalnością, czyli uprawiając różnego rodzaju sporty, jazda na rowerze, jazda konno, czy współżyjąc, stwierdza, że jest ból, że są otarcia, a tym bardziej czasem dołączają się infekcje pochwowe, no to mamy też wskazanie do wykonania zabiegu. Także jeżeli chodzi o wargi somowe mniejsze, to są te wskazania. Jeżeli chodzi o plastykę pochwy, to najczęściej Związane jest to z porodem, a skoro związane z porodem, to na pewno mogą być uszkodzone mięśnie dna bielicy, czyli te, które ćwiczymy ćwiczeniami Kegla i wtedy zbliżamy te mięśnie do siebie, a dodatkowo wycinamy tą rozciągniętą śluzówkę, która się rozciągnęła w trakcie porodu drogami i siłami natury. Czy takie zabiegi powinien wykonywać tylko lekarz ginekolog, do tego odpowiednio uprawniony? To jest trudne pytanie i trochę kontrowersyjne, odwracając, kto może wykonywać na przykład plastykę uszu? Czy chirurg plastyczny, czy oto laryngolog? Kto może wykonywać plastykę powiek? Czy, czy okulista, czy chirurg plastyczny, czy lekarz medycyny estetycznej? Jeżeli chodzi o podejście światowe, nie polskie, to może wykonywać to lekarz, który przeszedł odpowiednie przeszkolenie z danej dziedziny, z danej nadspecjalizacji, z danego rodzaju zabiegu. Ginekolog, położnik, ginekolog w ramach swojej specjalizacji ma w zakresie plastykę pochwy czy sromu. Nie wiem, co jest w zakresie chirurgii plastycznej. Niemniej jednak każdy lekarz, który skończył ogólną medycynę po przeszkoleniu, mógłby wykonywać takie zabiegi oczywiście największe doświadczenia. Nie mają ginekolodzy. Niemniej jednak, chirurdzy plastycy też tego rodzaju zabiegi wykonują. Jeżeli chodzi o zabiegi z zakresu właśnie vaginoplastyki, to efekt jest widoczny, bo albo jest właśnie usuwany nadmiar skóry, wówczas pacjent widzi efekt. Jeżeli chodzi o zabiegi z obszaru właśnie rewitalizacji pochwy po porodzie. Jakie efekty może się pacjent spodziewać? Również odpowiadając na to pytanie, trzeba rozgraniczyć, co ma być wskazaniem do wykonania mało inwazyjnego zabiegu z zakresu ginekologii plastycznej, czyli tzw. ginekologii estetycznej. W arsenale zabiegów dopochwowych mamy laser frakcyjny, mamy HIFU, czyli intymne ultradźwięki, mamy radiosfrekwencje i mamy różnego rodzaju wypełni wypełniacze bądź nici. Jeżeli mówimy o kwestii suchości pochwy i nawracających infekcji pochwowych, to najlepszym zabiegiem jest zabieg laserem frakcyjnym. Jeżeli mówimy o obkurczeniu pochwy bądź leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu, to dużo lepiej w stosunku do lasera frakcyjnego będzie działało HIFU, czyli ultradźwięki, dlatego, że działają głębiej, działają z poziomu 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm gdzie laser frakcyjny działa z poziomu 1 mm, czyli de facto ta energia pierwotna w laserze ogniskuje się na poziomie 1 mm, wtórnie ona się rozchodzi głębiej, natomiast pierwotnie dotyczy tylko śluzówki, a defektem w nietrzymaniu moczu czy w zespole rozróżnionej pochwy są głębsze warstwy, w związku z tym to hafił będzie działało lepiej, no i różnego rodzaju wypełniacze, czasem się podaje te wypełniacze żeby zmniejszyć wymiar poprzeczny pochwy przy wejściu do pochwy, czasem podaje się, żeby uwrażliwić okolice intymne no tych wskazań jest wiele Jakie to są wypełniacze? Najczęściej my stosujemy kwas hieluronowy yy, i głównie dotyczy to wypełnienia warg są małych, większych. Czasem podajemy w okolicy punktu G kwas hieluronowy yy, i jeżeli mówimy o wypełniaczach, yy, to yy, czasem osocze bądź fibryna bogatopłytkowa, gęstsza taka w formie yy, żelu, takiego korka, yy, stosowana w ortopedii czy stomatologii, też jest wykorzystywana yy, od niedawna w ginekologii plastycznej jako wypełniacz, natomiast yy, głównie yy, osocze bądź Fibryna działają e, stymulująco, czyli po prostu te czynniki wzrostu, czy komórki macierzyste zawarte w fibrynie bądź leukocyty, mają stymulować do przebudowy unaczynienia, unerwienia danej okolicy. A kiedyś były popularne zabiegi z użyciem lasera, właśnie w nietrzymaniu maczu? Czy w nietrzymaniu maczu ginekologia estetyczna ma swoje zastosowanie? Od 2000 mniej więcej 13-14 roku zabiegi laserowe w Obszarze ginekologii estetycznej, czy mało inwazyjnej plastycznej są wykonywane. Rzeczywiście, póki się hajfu nie pojawiło, to wielu badaczy i, i lekarzy łącznie ze mną uważało, że, że te lasery działają w przypadku nietrzymania moczu, czy obkurczając pochwę. Jeżeli chodzi o obkurczenie pochwy, one obkurczą tylko w sposób niewielki, widoczny pod mikroskopem, w nanometrach, tak naprawdę pacjentka ledwo to odczuje, poza tym trzeba wykonać wiele tych zabiegów. Jeżeli chodzi o nietrzymanie moczu, są doniesienia naukowe potwierdzające, że nietrzymanie moczu może być częściowo złagodzone, rzadko kiedy wyleczone laserem frakcyjnym. Są osoby, które są zwolennikami laserów frakcyjnych i nie posiadają HIFU. Są osoby, które posiadają dwa urządzenia i łączą jako terapię łączoną, jako taki złoty standard. Z mojego punktu widzenia od trzech lat przynajmniej już nie stosuję lasera frakcyjnego w przypadku nietrzymania moczu czy obkuczania pochwy. Zostawiłem to urządzenie już, jeżeli chodzi o wewnętrzne okolice intyne, tylko do suchości Pochwój nawracających infekcji pochowych, choć las refrakcyjny. Ma swoją przewagę w stosunku do haifu taką, że posiada końcówkę chirurgiczną. A zatem my możemy też ciąć, możemy koagulować, możemy wypalać gruczoły szyjkowe w przypadku hypermukorei, czyli nadmiar wydzielania gruczołów szyjkowych. Możemy wypalać nadżerkę. Generalnie możemy chirurgicznie wykonywać zabiegi, których przy użyciu HIFU nie możemy. I to jest akurat przewaga lasera. Drugą przewagą lasera jest to, że jest to zabieg w pewnym sensie obarczony mniejszymi kosztami, ponieważ w przypadku HIFU Tracimy impulsy w trakcie zabiegu, a w przypadku lasera nic nie tracimy, musimy tylko sterylizować końcówki. Raczej coś więcej na temat haifu, bo z tego wynika, że to wydaje się być w tej chwili dosyć mm, rekomendowanym zabiegiem w obszarze ginekologii estetycznej. Tak, haifu to są yy, zogniskowane intymne ultradźwięki. Um, tak jak powiedziałem, właściwie. Jeżeli mielibyśmy porównać laser do haifu, to są to mm, zabiegi podobne, znaczy zaliczane do grupy zabiegów frakcyjnych, czyli e, tych, które e, odpowiednią energią nakłuwają e, śluzówkę i głębsze warstwy. E, dlatego laser frakcyjny i frakcjonowanie i haifu też, co prawda jako ultradźwięki, ale też e, na odpowiedniej głębokości e, zogniskowana e, energia. E, tak naprawdę, jeżeli w ogóle rozmawiamy o haifu, które pojawiło się dużo wcześniej w leczeniu nowotworów, to te wszystkie Haifu, o którym my mówimy w, w mojej dziedzinie ginekologii plastycznej czy w dziedzinie medycyny estetycznej, tak naprawdę, czy w dermatologii, powinno się nazywać MFU, czyli Micro Focus Ultrasound, dlatego że energia, którą my stosujemy, czy stosuje się w trakcie obkurczania skóry tym urządzeniem, jest kilku albo kilkunastokrotnie mniejsza, aniżeli w przypadku tego prawdziwego hajfu, do leczenia nowych chorób, gdzie energia była kilkanaście razy większa, gdzie głębokość penetracji była w kilku centymetrach, a nie w kilku milimetrach ale przyjęło się tak potocznie marketingowo mówić o, o Haifu, niektórzy nazywają tłumaczą to jako Hifu. Mi się dość źle kojarzy, w związku z tym używam słowa Haifu. Raz rzeczywiście obecnie jeżeli jest szansa na obkurczenie pochwy nieinwazyjnie, czyli jeżeli ta pochwa nie jest Aż tak rozciągnięta. Jeżeli nie ma obniżenia dodatkowości ścian pochwy poporodowo, to możemy wykonać zabieg przy użyciu ultradźwięków. W przypadku nietrzymania moczu również końcówkę 4,5 mm najczęściej i 3 mm w okolicach kąta cewki moczowej. Stosujemy tę energię w odstępach 4-6 tygodni, tygodni. Powtarzamy, jeżeli nie ma efektu, bądź jeżeli ten efekt jest widoczny, ale nie jest zadowalający dla pacjentki. Wychodzimy z założenia, że jeżeli dwa zabiegi nie dadzą efektu no to raczej trzeba odpuścić tą metodę inwazyjną i trzeba przejść do kolejnej, jeżeli mówimy o np. nietrzymaniu oczu. A jaka jest kolejna metoda, jeżeli mówimy już o inwazji? Czy to jest kwestia o zabiegu operacyjnego, czy coś? Tak, jest jeszcze jedna. To znaczy, jeżeli mówimy, może warto przypomnieć, że jedna na cztery Polki będzie cierpiała, cierpiała, Bądź cierpi z powodu wysiłkowego nietrzymania oczu. To jest ogromny problem. Jest to problem bardzo wstydliwy, intymny. I mamy cztery możliwości, tak naprawdę, teoretyczne. Pierwsza z nich to jest leczenie farmakologiczne. Część pacjentek. Dobrze reaguje na leki, bądź część tych pacjentek, które ma mieszane nie moczu, oczu, czyli nie tylko wysiłkowe, na przykład spać naglących, pomimo terapii nieinwazyjnej bądź inwazyjnej i tak będzie wymagała leczenia farmakologicznego. Czyli pierwsza grupa to są leczenie, to jest leczenie farmakologiczne. Druga grupa to jest właśnie te nieinwazyjne metody, jak, jakimi jest HIFU, czasem laser, bądź terapia łączona. Trzeci zabieg to jest wypełnienie okolicy cewki moczowej specjalnym wypełniaczem, jakim jest kwas krionowy, żeby zmienić mechaniczne końcówki moczowej. No a czwartym to jest właśnie już ta operacja e, tak zwane TVT, czyli Tension Free Vaginal Tape to jest założenie taśmy pod cewkę moczową przez otwory załonowe albo tak, albo tak to się nazywa, żeby unieść mechanicznie cewkę i zmienić jej kąt, także to są cztery możliwości i jeżeli rzeczywiście w arsenale mamy wszystkie a pacjentka do nas trafia, no to można powiedzieć, że holistycznie podchodzimy do, do, do jej leczenia i, i informujemy że jeżeli pierwszy etap, drugi czy trzeci nie pomoże no to w ostateczności mamy etap czwarty Zabiegi, jak widzimy z ginekologii estetycznej, nie tylko są kwestią estetyki, ale również medyczną. Czy poza nietrzymaniem moczu jakieś są względy medyczne? Wiele jest takich względów, jeżeli mówimy na przykład o tak zwanym zespole rozluźnionej pochwy to w momencie, kiedy ta pochwa jest szersza, tym samym jest łatwiejsze wnikanie różnych bakterii ze środowiska zewnętrznego, czyli jest zwiększone ryzyko infekcji pochwowych. I tym samym, nie wiem, chociażby pływanie na basenie czy korzystanie z sauny czy z innych publicznych miejsc zwiększa to ryzyko. Jeżeli po porodzie drogami siłami natury mamy przecięte krocze albo pęknięte krocze i zeszyte, czasem zeszyte w sposób właściwy, czasem niewłaściwy, czasem w sposób właściwy zeszyte, ale jednak się w trakcie procesu gojenia i rozeszło. To jeżeli e, nie zbliżymy do siebie tych mięśni, to może się pojawić problem i z e, kwestią obniżenia e, ścian pochwy, z kwestią nawracających infekcji, z kwestią e, nieodczuwania m, w trakcie współżycia e, przyjemności e, i ten stan będzie się pogłębiał. E, nawet próba ćwiczenia mięśni na ćwiczenia ćwiczeniami kegla. Nic nie da w przypadku, kiedy te mięśnie, a mamy trzy mięśnie, które są w tym miejscu nacinane bądź zeszywane, jeżeli nie są do siebie złączone, to siłą rzeczy jakiej metody terapii byśmy nie użyli, to ich nie połączymy, więc jedyną metodą jest metoda chirurgiczna, żeby je połączyć. Oczywiście próba ćwiczenia mięśni okalających jakiś wpływ ma, ale zawsze ta dolna część, ten przedsionek pochwy, wejście do pochwy, ta tylna ściana pochwy nie będzie funkcjonalna i będzie taki dół przedsionkowo-pochowy, tak zwany fossa navicularis i to jest ten moment, kiedy no, trzeba to chirurgicznie zaopatrzyć, albo plastyka przeciąga pochwy samego, albo już głębszych was pochwy. Jeżeli chodzi o kwestie estetyczne, kiedy są stosowane nici u pacjenta? Z mi jest tak, że ja jestem akurat w tej okolicy ich przeciwnikiem. Jak były one prezentowane w Polsce wiele wiele temu, to żeśmy je testowali, natomiast efekt nie był do końca zadowalający. Była taka metoda nici Happy Lift Vaginal Narrower, i to były nici, które się zakładało celem niejako zbliżenia do siebie mięśni na miednicy i jakby i tego zmniejszenia wejścia do pochwy. Po pierwsze, te nici mogą być wyczuwalne w trakcie współżycia, po drugie, mogą dawać dolegliwości bólowe, po trzecie, założone głęboko mogą dawać traumę na mięsień zwieracza mięsień zwieracz odbytu i wreszcie z doświadczenia naszego bardzo wiele kobiet jest niezadowolonych z efektu końcowego. Już moim zdaniem lepiej wykonać niewielką plastykę przeciąga pochwa, niż zakładać nici. Nici, jedyny, jedyne wskazanie obecne, jakie widzę w, w, w mojej dziedzinie, to w przypadku wypadającej pochwy u starszej kobiety, kiedy nie ma możliwości chirurgicznej interwencji, kiedy są przeciwskazania do znieczulenia, można by było założyć jej krążek do pochwowy i dodatkowo założyć te nici, żeby ten krążek nie wypadał. To jest jedyne. Wskazanie, które ja widzę. Także na pewno są lekarze, którzy wykonują zabiegi przy użyciu nici, jeżeli chodzi o wargi stromowe większe czy, czy wejście do pochwy. Ja obecnie nie stosuję. Czy zabiegi, tak zwane powiększania punktu G, faktycznie są skuteczne? Jeżeli chodzi o powiększenie punktu G, to. Um, Proszę pamiętać o tym, że to jest bardzo unaczyniona i unerwiona okolica. Część już oczywiście i naukowców, i, i pacjentek, czy, czy lekarzy się droczy mówiąc, że nie ma punktu G, ewentualnie na końcu litery shopping. Ale tak naprawdę doniesienia naukowe z 2011 roku przez profesora Ostrzyńskiego potwierdzają, że ten punkt G rzeczywiście istnieje, że on jest zlokalizowany około 4,5 cm od ujścia zewnętrznego cewki mążowej w kierunku dystalnym, czyli w tym kierunku głębszym do pochwy, na, na przeniesienie pochwy. I teraz tak, jeżeli podamy tam wypełniacz, bo najczęściej G-shot, czyli wypełnienie okolicy punktu G jest właśnie przy użyciu albo kwasu wiornowego, albo tkanki tłuszczowej, to jeżeli podamy coś do naczynia, no to możemy wywołać traumę. Oczywiście staramy się podawać tempo kaniulą, żeby nie doszło do podania do naczyniowego. Niemniej jednak wiedząc jak to jest unaczynione i unerwione miejsce, yy, ostatnio yy, odszedłem zupełnie od wykonywania tego zabiegu na wyraźną prośbę i życzenie pacjentek bardzo rzadko yy, zastępuję ten zabieg zabiegiem dużo bardziej bezpiecznym, który daje dużo większe efekty, a mianowicie owszał, czyli ostrzygnięcie okolicy Również punktu G, ale także żołędzi łechtaczki, ciała jamistych i przeciąga pochwy o bogato bogatopłytkowym. Eee, skoro wiemy, że 70% orgazmów pochodzi z orgazmu łechtaczkowego, pozostałe z orgazmu szyjkowego, odbytniczego i niewiele z to podanie w miejsce żołędzi łechtaczki ciał czyli całego kompleksu łechtaczki, gdzie jest 70% plus podanie w okolice punktu G, już zwiększa nam szansę na powodzenie zwiększenia uwrażliwienia naczynienia, czyli zwiększenia doznań w trakcie współżycia po podaniu osocza w trakcie zabiegu OUSHAD. Także obecnie OUSHAD to jest 95% zabiegów, które wykonuje celem uwrażliwienia okolic intymnych. Czy poza osoczem bogatopłytkowym fibryną stosuje się jakieś inne stymulatory tkankowe? Nie znam takowych. Wiem, że są próby podawania botoksu. Nie stosowałem, więc obecnie osocze, fibryna, kwas chloronowy, to tyle. W jakim wieku najczęściej przychodzą pacjentki? Czy zawsze są to pacjentki po porodzie? Nie. Należałoby rozgraniczyć te, które urodziły, i u nich głównym wskazaniem będzie plastyka pochwy, choć też często się zdarza tak, że w okresie Ciąży porodu połogu dochodzi do przerostu warg sromowych mniejszych, bądź do wiotczenia warg sromowych większych. Wtedy mają one też wskazania do wykonania takich zabiegów. No a druga grupa to są właśnie te, które nie urodziły i które mają najczęściej przerośnięte wargi sromowe mniejsze. Także i ta grupa, i ta czasem mają wspólne wskazania do zabiegów. Jak szybko po porodzie można się zgłaszać do kliniki? Minimalny okres to jest 3 miesiące, optymalny okres to jest pół roku. Także to jest ten czas, kiedy poporodowo dochodzi do zmian w organizmie i ingerencja wcześniej może zniweczyć albo nie do końca osiągniemy ten efekt, który byśmy chcieli. Także optymalnie to jest poczekać pół roku. Jakie powikłania najczęściej mają pacjentki po zabiegach ginekologii estetycznej? To jest ym, dosyć szeroki temat, w związku z tym może podzielę go na, mm, na ginekologię plastyczną i na ginekologię estetyczną. Jeżeli chodzi o ginekologię plastyczną, czyli głównie zabiegi plastyka warkstromowych mniejszych, to najczęstszym powikłaniem będzie krwiaczek, bądź jakieś podbiegnięcia krwawe. Czasem niewielkie rozejście rany, ale na tyle niewielkie, że najczęściej samoistnie do wygojenia. Oczywiście ból i czasem swędzenie bądź pieczenie. Czasem po plastyce warstwowych mniejszych może dołączyć się infekcja dróg moczowych bądź infekcja pochwowa i odwrotnie, czyli jeżeli mówimy chociażby teraz o drugim najczęściej wykonywanym zabiegu, czyli plastyce pochwy, też może się pojawić infekcja niezależna, a najczęstszym powikłaniem, jeżeli chodzi o plastykę pochwy. To jest ból w okolicy krocza. E, może być obrzęk, ale właściwie niezauważalny na tyle, żeby utrudniał normalne funkcjonowanie. Oczywiście, plamienie krwawe utrzymujące się do 7 dni, ale raczej skąpe, e, bądź mierne, na pewno nieobfite, Mniejsze niż miesiączka, w każdym razie. E, I to właściwie tyle. Pochwa generalnie ze wszystkich zabiegów intymnych goi się najlepiej. E, praktycznie nie zdarzają się rozejścia ran. Mi się zdarzyło przez kilkanaście lat jedno rozejście po plastyce pochwy, a infekcja ewentualnie pochwową bądź pojawiające się miesiączka nie ma wpływu na końcowy efekt. Oczywiście ma wpływ na wydłużenie procesu ugojenia, ale nie na końcowy efekt. Jeżeli chodzi o ginekologię estetyczną, czyli tą moją inwazyjną plastyczną po zabiegach laserowych, po zabiegach HIFU, praktycznie te powikłania się nie zdarzają. Jeżeli czyli już to swędzenie, pieczenie, um, utrzymujące się do 72 godzin, nie dłużej. Um, może być zaczerwienienie, może być um, miejscowy obrzęk, um, może być asymetria, um, na przykład jeżeli chodzi o wargi somowe, większe w przebiegu ich wypełnienia, bo kwas hiruronowy łącząc się z wodą może się łączyć różnie w danej wardze i, um, i trzeba masować i, i, i pilnować tego, ale generalnie to jest przejściowe um, przejściowy powikłanie. Um, Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ktoś nie umie... Y wykonać danego zabiegu przy użyciu e, urządzeń typu Energy Based Devices, czyli tych, do których zajczamy laser czy HIFU, to jeżeli ustawi złe parametry, no to może y, zrobić pacjentce krzywdę. Czyli jeżeli e, energia będzie za wysoka albo za często w dany punkt e, zastosowana, to możemy spowodować nawet erozję, e, nie erozję, przepraszam, tylko y, przetokę. Możemy, y, możemy się przebić e, głębiej. Możemy spowodować częściowe spalenie tkanki i w tych wszystkich powikłaniach bardziej chodzi właśnie o to, żeby jeżeli ktoś wykonuje dany zabieg, to żeby miał świadomość tego, co zrobić w momencie, kiedy to powikłanie się pojawi, czyli nie sposób, nie problemem jest wykonać zabieg laserowy, ale kwestia jest ocena, czy wszystko jest w porządku i ewentualna szybka interwencja. Czyli można powiedzieć, że w takich zabiegach ginekologii estetycznej jednak stanowczo powinniśmy szukać rady u osób, które mają do tego pełne uprawnienia. Czyli ginekologów? Absolutnie tak, i to z dużym doświadczeniem, bo nawet jeżeli ktoś wykonał 5 labioplastyk i 5 vaginoplastyk, to jeszcze przed nim z 90 czy 100 minimum jak nie 500 takich gdzie nabierze tego doświadczenia i będzie szybciej reagował na potencjalne powikłania. Zabiegi same w sobie żadne nie są skomplikowane nawet kardiochirurg czy neurochirurg wykonując skomplikowane operacje powierzchni jest proste. A z zewnątrz wygląda, że nie jest. Wszystko jest proste, tylko kwestia e, krzywej uczenia, kwestia wprawnej ręki, no i kwestia właśnie wyciągania wniosków e, w przebiegu swojej kariery medycznej z, z danych metod, bo wiele metod, chociażby w labio, e, jeżeli chodzi o labioplastykę, już jest nieaktualna, nie powinno się ich stosować. Te metody, które były stosowane przez chirurgów plastycznych, czyli klinowe, środkowe, dolne metody, od, od, od dawna już są wyparte przez mniej inwazyjne te, gdzie nie ma zaburzeń czucia, gdzie nie ma ryzyka dużego rodzaju. Gdzie ta warga wygląda naturalnie, gdzie jest i ierwienie zachowane, gdzie pacjentka będzie zadowolona z efektu, a nie będzie przychodziła na kolejne korekty i będzie się wydawało, że kwestia osobniczego gojenia jest tą, która wpływa na efekt końcowy i na to, że się nie goi, a nie kwestia zastosowanej techniki. Niestety odwrotnie. W Twojej klinice podchodzicie do zdrowia kobiety kompleksowo. Na czym polega Wasze unikatowe podejście do właśnie ginekologii estetycznej? Myślę, że to już powiedziałem na przykładzie chociażby nietrzymania moczu, że jeżeli jest pacjentka, to po pierwsze jest pełne zrozumienie od początku rozmowa, bo ten temat jest na tyle stydliwy, że kobiety oddając bezwiednie mocz, a na przykład będąc nadal aktywnymi fizycznie, stresują się tym, że ktoś to zobaczy, że ktoś to poczuje i podświadomie myśli tylko o tym, a nie o pracy bądź o tym, co, co robi w danej chwili. Więc już od samego początku, jak mówi o tym problemie, to my informujemy, że to jest bardzo częsty problem i jakby edukujemy nie tylko kobiety, ale też mężczyzn, którzy czasem przychodzą z nimi, czy ogólnie środowisko, bo, bo ten temat nadal jest tematem tabu. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że informujemy, że no nie mamy szklanej kuli i nie wiemy, czy dany zabieg u niej pomoże za pierwszym razem, ale informujemy, że jeżeli nie pomoże, to mamy możliwość jego powtórzenia. Mówimy, jakie są szanse na powodzenie. Jeżeli ten dany zabieg nie pomoże, to mówimy, że w Arsenale mamy jeszcze trzy inne i... W Prędzej czy później uda nam się ten efekt osiągnąć. Także zostaje z nami pod opieką, ma numer telefonu, może się kontaktować czy telefonicznie czy mailowo, żeby, żeby ten proces leczenia przebiegał jak najszybciej się da. Jak wygląda Polska na tle innych krajów świata, jeżeli chodzi o częstość wykonywania zabiegów z obszaru ginekologii estetycznej? Bardzo dobrze. Powiedziałbym, że jesteśmy czołówką światową na pewno. W 2004 roku mniej więcej w tym czasie w Stanach Zjednoczonych Marco Pelosi II i III ojciec z synem zaczęli edukować lekarzy z całego świata z zakresu ginekologii plastycznej i chirurgii plastycznej, będąc ginekologami. Wcześniej właściwie takim protoplastą był, był David Matlock. Był taki znany program w Polsce Doktor 9210. I on w nim występował. Czarnoskóry ginekolog, który właściwie był pierwszym na świecie, który te zabiegi wprowadził. I dosłownie parę lat później te zabiegi trafiły na polski rynek. Do tego stopnia, że konkurencyjne kraje, jak na przykład Niemcy, do tej pory prawie nie mają zabiegów z tego zakresu. Zabiegi w Hiszpanii zostały, stały się popularne dużo, dużo później, po 2011-2013 roku. Więc tak naprawdę. Jesteśmy w światowej czołówce i na tych wszystkich światowych kongresach i konferencjach pojawiają się wykładowcy z Polski i łącznie z, z wykładowcami ze Stanów, z, z Egiptu, z, z Anglii, z, z Hiszpanii um, edukują lekarzy, żeby była większa świadomość wśród, wśród lekarzy, bo to jest jeden z największych problemów. Dam może przykład taki znowu. Um, yy, kontrowersyjny, ale, yy, ale to mnie boli, jeżeli pacjentka przychodzi do mnie do gabinetu i yy, jest załamana tym, że lekarz jej powiedział: lekarz ginekolog że pani urodziła yy, i co pani, czego pani oczekuje? Tak musi być i tyle. To nie jest prawda. Yy, I te kobiety wielokrotnie przechodzą traumę. My, wychowują dzieci, my, 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 bywają często samotne, e, nie współżyją z, z mężczyznami swoimi, z, z mężami, z partnerami, bo, bo ta pochwa jest luźniejsza i e, albo ma traumę związaną z nietrzymaniem oczu, albo z innymi e, tematami, w związku z tym e, bardzo często one się rozwodzą, często przychodzą do mnie do gabinetu już po rozwodzie i mówią, e, już się rozwiodłam, już jakby mleko się wylało, ale teraz chcę się zająć sobą, więc im więcej tych kobiet usłyszę od ginekologa, który nawet nie umie wykonać tych zabiegów, ale tak, jest możliwość pomocy, a nie wyśmiewania, że ktoś sobie robi, bawi się w jakąś ginekologię plastyczną czy estetyczną. Tym większa szansa, że te kobiety szybciej osiągną to, na co zasłużyły po urodzeniu i wychowaniu dzieci. Także taka gorąca uwaga i apel do, do wszystkich, że jeżeli nawet nie wiedzą, to nie przez zawiść proszę nie mówić, że się nie da i, i straszyć te kobiety i wprowadzać je w jakąś traumę, tylko powiedzieć: tak, proszę poszukać specjalisty, który może pani, bo praktycznie każde poporodowe uszkodzenie można naprawić, czy chirurgicznie, czy mniej chirurgicznie. Czy w klinice Bali jest możliwość właśnie udzielania również pomocy psychologicznej pacjentkom? Jeszcze nie, ale jesteśmy na tym etapie właśnie do, w rozwoju kliniki, żeby... Żeby taką pomoc wprowadzić. Yy, I to pomoc nie tylko dla kobiet, które yy, potrzebują yy, porozmawiać yy, przed zabiegiem, ale też dla tych, które yy, chciałyby porozmawiać po zabiegu, bo czasem jest tak, że Pacjentce tłumaczymy, że ten efekt końcowy będzie po trzech miesiącach, po pół roku, a ona się nastawia, że już po tygodniu będzie tak, jak sobie wymarzyła. No i część kobiet się niepotrzebnie stresuje też tym faktem. My zawsze informujemy, że to jest proces, że ta rekonwalescencja trwa, że to jest wszystko zależne od kwestii osobniczych, jak to się goi, ale rzeczywiście taka rozmowa z, z psychologiem by dużo pomogła. Co więcej, nawet myślimy o takich spotkaniach kwartalnych kobiet, gdzie się wahają, nie wiedzą czy ten zabieg jest dla nich, żeby właśnie takiego psychologa też na takie meetingi zaprosić. Z tego co wiem, jesteś autorem pierwszego podręcznika do ginekologii estetycznej, czy się nie mylę. Jestem współautorem książki, która jest tłumaczeniem bestsellera światowego Michaela Goodmana, pierwszej takiej książki o tej tematyce na świecie, i mieliśmy przyjemność ją, ją tłumaczyć. Po przetłumaczeniu tej książki Będąc współredaktorami, dostaliśmy propozycję z PZWL-u, czyli z wydawnictwa, na popełnienie drugiej książki. Druga książka, już gdzie współautorów jest trzech, dotyczy małoinwazyjnej ginekologii plastycznej. Także pierwsza dotyczy ginekologii plastycznej ogólnie, a druga dotyczy ginekologii plastycznej, małoinwazyjnej, potocznie nazywanej ginekologią estetyczną. Mam nadzieję, że tematyka dla Państwa była bardzo ciekawa a na konsultacje zapraszamy do właśnie holistycznej kliniki Bali. Zapraszamy. Dziękuję. Wysłuchali Państwo podcast medycznie, estetycznie. Pamiętajcie o wystawieniu oceny podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.